Jesteśmy w Klębsku, na terenie pogranicznym między Śląskiem, Wielkopolską i Brandenburgią, czyli obecną ziemią lubuską. W kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół powstał w 1367-77 i to był kościół katolicki. Podlegał pod biskupstwo poznańskie. Kościół pierwotnie był drewniany, wybudowany w konstrukcji zrębowej w połowie XIV wieku, który był kościołem katolickim. Prawdopodobnie już wtedy miał wezwanie zwiastowania Najświętszej Marii Panny. I w 1576 roku ówczesny właściciel, Karlskreuz, Grzegorz, przeszedł na luteranizm i ponieważ obowiązuje zasada czyja władza, tego religia, to wszyscy mieszkańcy jego majątków też przeszli na luteranizm. Pierwotny kościół był kościołem zrębowym, czyli budowanym z belek położonych poziomo, ze sobą zespojnowanych. Składał się z prostokątnego, niedużego prezbiterium i troszeczkę większego, zbliżonego do kwadratu nawy. I kiedy przyszli protestanci, to pierwsze co zrobili, przebudowali boki, dlatego że musieli wprowadzić okna w dwóch kondygnacjach po to, żeby mogły być oświetlone empory, na których siedzieli wierni. To jest najbardziej taka zewnętrzna, charakterystyczna cecha dla kościołów ewangelickich. I oni usunęli te drewniane ściany i wprowadzili budownictwo szachulcowe w konstrukcji muru pruskiego, czyli drewniane, pionowe i poziome belki wypełnione cegłą, która ostatnio została otynkowana. Bo podobno tak ten kościół pierwotnie wyglądał i prawdopodobnie tak było. Kiedy budowano ten kościół, to w tej wschodniej ścianie zrębowej, tej najstarszej, wykonano okno gotyckie, jedyne takie zachowane w Polsce, szczelinowe, z okrągłym takim zakończeniem, a obok, pomiędzy tą drewnianą częścią, a dobudowaną w końcu XVI wieku częścią murowaną, znajduje się też bardzo ważna rzecz, czyli drewniana rynna, która odprowadza wody z bardzo wysokiego gotyckiego dachu. No i oczywiście ten kościół jest kryty gącem. I na zewnątrz prowadzą bardzo piękne schody, żeby wejść na poziom tych empor. To też odróżnia kościół protestancki od kościoła katolickiego, do którego się wchodzi od zachodu. I kościół katolicki jest orientowany, a protestancki nie musiał być. Ale ten akurat jest, bo to jest ten kościół genezą sięgający średniowiecza. I kiedy w końcu XVI wieku otynkowano ściany, to zabrano się za budowę kolejnych empor i za kolejne zdobienia. Co roku wykonywano a to jakąś emporę, a to malowano stropy lub sklepienie pozorne, bo to też jest ewenement, że w tym kościele znajduje się prezbiterium sklepienie pozorne. Kościół szczególny. Kościół, który z zewnątrz wygląda dość skromnie, natomiast całe piękno tego kościoła znajduje się w jego wnętrzu. Przyrównałbym go tak do każdego z nas, do człowieka, który zewnętrznie też czasami może niepozorny, a zawierający to piękno wewnętrzne. Pierwsza data napisana w tym kościele, najstarsza jest właśnie na tej ścielnicy, 1581. Ambona powstała w 1614 rok na rzucie ośmioboku z rzeźbionymi przedstawieniami, z cytatami z Biblii. Po obu stronach wejścia na ambonę stoją rzeźbione figury dwóch najważniejszych luterańskich duchownych i uczonych, czyli Marcina Lutra i Melanchtona,
którzy napisali podstawę Biblii i całego luteranizmu. W tym czasie, kiedy ta ambona powstała, nie było takich przedstawień, żeby był Luter i Melanchthon przy kazalnicy. No, to raczej jest zjawisko niespotykane. Kalckreutowie, Unrugowie nie byli bardzo zamożni. To byli właściciele dwóch, trzech, czasami czterech wiosek, ale widocznie odczuwali potrzebę ozdobienia tego kościoła. I wchodząc do kościoła w Klębsku, stajemy zaskoczeni. Stereotypowo się myśli, że kościoły ewangelickie są proste, pozbawione ozdób, a tu wchodzimy i zastajemy serię barw. Wspaniałe dzieło snycerskie i malarskie. Drugim zaskoczeniem jest, że protestanci, luteranie, zachowali gotycki tryptyk, który przedstawia świętych, czyli apostołów i święte niewiasty na dole, a w środku znajduje się z innego okresu Madonna z Dzieciątkiem. Wydaje nam się, że Luter zabraniał pokazywać Madonny. Nic bardziej błędnego. Luter tego nie zabraniał. Po prostu w luteranizmie nie uznawano jej boskiej istoty i tak samo apostołów i proroków uważano za postacie historyczne, a nie za święte. Ale Luter nie zabraniał ich pokazywać. I kiedy wchodzimy do kościoła, patrzymy na ołtarz główny, jedyny w kościele protestanckim, to co widzimy? Protestanci dodali na dole predelle z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. I to jest taki kanon, który znajduje się w kościołach protestanckich. Nad tą Ostatnią Wieczerzą powinno być ukrzyżowanie Chrystusa. Ale tu mamy ten gotycki tryptyk z Matką Boską, z apostołami. I na dodatek, jeżeli zamknie się skrzydła, to widzimy zwiastowanie przez anioła Marii. Czyli tak, jak jest wezwanie tego kościoła. I dopiero nad tą częścią widzimy ukrzyżowanie Chrystusa. W protestanckim kościele na samej górze powinien być Chrystus zmartwychwstały. Tutaj takiego przedstawienia nie mamy. Mamy je dopiero na sklepieniu prezbiterium. Została namalowana scena sądu ostatecznego, na której są przedstawione bardzo realistycznie diabły, które ciągną potępionych do piekła. No i są oczywiście zbawieni, jest Adam i Ewa, którzy też wstali z martwych. I pastor, głosząc kazanie, mógł pokazywać ludziom na konkretne przedstawienia i opowiadać te historie biblijne. XIV czy XV września 1906 roku doszło do podpalenia kościoła. Weszli do wieży, jeszcze nie było dobrego alarmu wamaniowego. Podpalili gąty, których garstka została, i kiedy już one się paliły i ogień już płonął, był dym. W ciągu paru minut doszedł alarm do straży pożarnej. Oni przyjechali, zdążyli ugasić. Jak mnie powiadomili, to już było po wszystkim. I strata, jaka tutaj się dokonała, to była minimalna. Dowiedziałem się, że mam iść do parafii w Łęgowie i że jest tu kościół zabytkowy, to praktycznie miałem uczucia mieszane. Z jednej strony, że ciekawie być w takim zabytkowym kościele. Z drugiej strony, no ale czy ja podołam, bo praktycznie nikt mnie tu nie nastawiał, że mnie czeka tu jakaś wielka praca, wielkie zaangażowanie. Po prostu przyszedłem. No i tak to się zaczęło. No ja wiedziałem, że tak, jest zamknięty, nikt się nim nie interesuje. Po niedzielnej mszy świętej ksiądz wyjeżdżał i moi parafianie niewiele o nim wiedzieli. Praktycznie nie umieli powiedzieć nic.
Ja wtedy postanowiłem go dla siebie poznać i między innymi uratować Kościół i pewną wiedzę posiąść. Moje pierwsze zaangażowanie było to, jak zabezpieczyć najlepiej Kościół. I już w pierwszym roku założyłem dookoła lampy, już było troszkę bezpieczniej. Założyłem pierwszy alarm włamaniowy. Udany, nieudany, ale był. Zasługą księdza Banasia, który tu był 31 lat proboszczem, jest, że on postarał się o przeprowadzenie prac konserwatorskich. I te prace były prowadzone przez lata. Studenci z Torunia przyjeżdżali tutaj na praktyki i pod opieką merytoryczną bardzo dobrych konserwatorów konserwowali kolejne elementy. Warto przyjechać do Klemska, bo takiego kościoła nie ma. Nie ma takiego spójnego pod względem ideowym, pod względem dekoratorskim. To wnętrze w większości powstało w stylu manierystycznym. Jest z jednej strony jednolite, a z drugiej strony jest niezwykle zróżnicowane. Mówiące wiele o ludziach, którzy mieszkali w tamtej epoce. A mi się najbardziej podoba to, że najpierw byli katolicy, potem przyszli protestanci, nie zniszczyli tego, co katolicy zostawili, a potem przyszli inni katolicy z Kresów Wschodnich i przyszli do kościoła, jakiego na pewno u nich nie było. I zostawili wszystko tak, jak było, nic nie zdjęli. Tylko portrety trumienne poszły do Muzeum w Międzyrzeczu. Pierwszy portret trumienny pojawia się na sarkofagu króla polskiego Stefana Batorego. Było to zjawisko bardzo wyjątkowe w skali Europy, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla polskiej kultury sarmackiej w granicach I Rzeczpospolitej. Portret trumienny odgrywał bardzo istotną rolę w organizacji pochówku, no i w całej ceremonii z tym związanej. Samo przygotowanie do tej ceremonii trwało często parę miesięcy. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć ciało. Portret trumienny przybijano do krótszego boku trumny, stąd jego kształt. Po uroczystościach portrety trumienne były zawieszane na emporze kościoła, no bo rodzina na swoje miejsca miała najczęściej na emporach. No i w ten sposób przetrwały na tym terenie, gdzie jesteśmy, na ziemi międzyrzeckiej, do 1945 roku. Znajdujemy się w sali starościńskiej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, które posiada największą kolekcję w Polsce portretów trumiennych, blach herbowych i epitafijnych. W tej chwili stoję przed dwoma portretami, które pierwotnie znajdowały się w kościele w Klemsku. Portret Luizy Karoliny von Troszkę, zmarłej w 1719 roku, i portret Konrada von Troszkę, który zmarł w 1702 roku. Jak widać, są to piękne, okazałe portrety, wyróżniające się tak pod względem wykonania tego czysto takiego mechanicznego, piękne blachy, ale też pod względem malarskim. To są wyjątkowe portrety. Niestety nie znamy malarzy, którzy wykonywali te portrety. Nieco więcej możemy powiedzieć na temat blach herbowych, bo zachowały się punce warsztatów, które te blachy wykonywały. Oprócz warsztatu poznańskiego mamy też punce z Frankfurtu nad Odrą, z Głogowa, z Sulechowa, więc to mogłoby też sugerować, gdzie te portrety powstać mogły. Patrząc na portret Luizy Karoliny, widać, że to jest takie typowo zachodnioeuropejskie malarstwo, co mogłoby zdradzać też po prostu proweniencję i warsztaty, gdzie ten portret powstał. Ciekawe jest to przede wszystkim z tego względu, że one już powstały poza granicami I Rzeczpospolitej. Sulechów należał do Brandenburgii, co pokazywałoby, że kultura sarmacka była na tyle atrakcyjna dla szlachty niemieckiej zamieszkującej poza granicami albo mające majątki po obu stronach granicy, że te zwyczaje były przenoszone i na Śląsk, i do Brandenburgii. Możemy sądzić, że w świątyni w Klemsku było portretów na pewno więcej. Zachowały się blachy herbowe, które towarzyszą portretowi trumiennemu. Tak zwany pełen garnitur pogrzebowy to jest portret trumienny, blacha epitafijna i blachy herbowe. Także to stanowi całość jako taką. Mamy na przykład blachy herbowe do nieistniejącego portretu trumiennego z Klemska, najprawdopodobniej Margarity von Troszkę.
portret się nie zachował, więc chociażby na tej podstawie możemy wnioskować, że portretów było więcej. W kościele znajduje się Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich, która już występowała w średniowieczu. Malowano wtedy ściany, przedstawiając rozmaite wydarzenia biblijne, które księża katoliccy, a tutaj pastorzy, tłumaczyli wiernym, bo wierni nie umieli czytać. I pastor, ten najważniejszy, który wprowadził tu najciekawszy program, to był Stefan Holstein. Przez kolejne lata wydawano niemałe pieniądze na artystów, na smycerzy, którzy wykonywali empory i w te empory wstawiano albo malowane obrazy, albo dekorowano je herbami i na dodatek każde z takich przedstawień podpisywano datą. Zostały też krzyże żelazne, które zostały namalowane na emporze wschodniej i one też są swoiste, dlatego że oprócz herbów tam są wymienione nazwiska mieszkańców Klębska, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Ten kościół jest wyjątkowy dlatego, że wszystkie właściwie ściany, wszystkie balustrady empor są pokryte polichromiami. One nie pełnią funkcji ozdobnej, one pełnią funkcję dydaktyczną. Na najstarszej emporze, którą tutaj wstawiono, mamy przedstawione stworzenie Adama i Ewy, grzech pierworodny w raju i wygnanie z raju. Na emporze zachodniej mamy przedstawiony dekalog, przy czym w trzecim przykazaniu mamy pokazane wnętrze tego kościoła, kiedy pastor Holstein stoi na dopiero co wykonanej ambonie i przed nim siedzą unrugowie i siedzą kalckrojtowie i słuchają tej mszy. Na stropie nawy są prorocy ze Starego Testamentu i apostołowie z Nowego Testamentu. Na sklepieniu pozornym w prezbiterium widzimy proroków ze Starego Testamentu i jakby zapowiedź tego, co wydarzy się w Nowym Testamencie. Natomiast z prawej strony ambony widzimy osobne epitafium. Prawdopodobnie to jest dziecko, które się urodziło kalckrojtom i umarło w wieku kilku miesięcy. To jest epitafium Zachariasza, nad którym na górze jest putto opierające łokieć na czaszce i wspierające się na klepsydrze. I to jest najdłuższy napis właśnie epitatywny, który występuje tu w tym kościele, mimo że tych napisów tu jest masa. Na emporze, która jest naprzeciwko empory kolatorskiej, widzimy pięć zmysłów, które są przedstawione pod postacią pięknych kobiet. I chciałam zwrócić uwagę na zmysł dotyku, który jest namalowany przez dobrego malarza według wzorników niderlandzkich. Piękna młoda kobieta siedzi pod drzewem, trzyma na ręce sokoła. U jej stóp leży żółw i na drzewie rozpięta jest pajęczyna. I te wszystkie pięć kobiet symbolizujące zmysł słuchu, smaku, wzroku, dotyku i węchu są wzorowane właśnie na tych wzornikach niderlandzkich. Co znaczy, że ten, przepraszam bardzo, zapadły Klębsk, do niego docierały prądy artystyczne europejskie. Ewenementem w tym kościele jest fryz stiukowy, który znajduje się w nawie i on obiega nawę od strony prezbiterium i tam od strony zachodniej, gdzie za pomocą stempli zrobiono fryzy, gdzie są przedstawione ukrzyżowany Chrystus, a po bokach jego stoją nie Matka Boska i święty Jan Ewangelista, tylko stoi półnaga Ewa i Adam.
Są też w takich kołach, czyli to się nazywa tonda, przedstawienia syreny, które trzymają gryfy. I to wszystko jest polichromowane. To jest przepiękne. I rozdzielone jest jeszcze takim ornamentem kandelabrowym, branym z wzorników włoskich. To jest ewidentnie włoska geneza tego zdobienia. Kaplica, którą wybudowali Filibornowie, którzy byli właścicielami w latach 20. XX wieku. I tutaj prowadzono bardzo awangardowe, prześliczne witraże przedstawiające Adama i Ewę. I również polichromia, też awangardowa, taka modernistyczna, zupełnie niespotykana. I zderzenie tej modernistycznej polichromii z tym wyposażeniem XVI-XVII wieku jest takim szokiem kulturowym. Ale jedno i drugie jest niezwykle cenne. Ten kościół stał się znany najpierw w naszym regionie, ale dzisiaj już jest znany w całej Polsce, bo został ogłoszony jako pomnik historii, jeden ze 129. Ten tytuł świątynia owa otrzymała w roku 2017. To perła w koronie architektoniczna, warto to miejsce odwiedzić. Historycznie kościółek z XIV wieku, drewniany, fantastycznie zachowany, położony przy bardzo interesującej trasie rowerowej pomiędzy Sulechowem a Babimostem. W związku z tym mogę tylko polecać i zachęcać. I właśnie takimi miejscami jak ten kościółek się chwalimy. Ten kościół, dobrze, że jest pomnikiem historii, już dawno powinien być, ale on jest takim skarbem, no, nie do przecenienia.